Szanowna Pani Marszałek, Panie Premierze, Wysoka Izbo. Panie Premierze, wczoraj debatowaliśmy nad tym, jak w sposób mądry, rozsądny wydać środki europejskie. Chciałem Pana Premiera zachęcić do tego, aby w ramach objazdu kraju przyjechał do Zawiercia i do Poręby. Był Pan Premier w 2010 roku, jesienią, w tych okolicach, wówczas, kiedy trwała kampania samorządowa. Złożył Pan obietnicę, że otwierana wówczas obwodnica Siewierza zostanie przedłużona właśnie do Poręby i do Zawiercia. Te plany nie zostały zrealizowane zarówno do roku 2012, jak i również do roku 2015. Tej obwodnicy nie ma w planach, ona wypadła. Zwracam się do pana premiera, aby w swoich planach objazdu kraju uwzględnił wizytę i spotkanie z mieszkańcami Zawiercia i Poręby i przekazuję list podpisany przez wszystkich parlamentarzystów ponad podziałami politycznymi, a więc Ruch Palikota, Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość i przez wszystkich samorządowców z tego regionu i zapraszamy do Poręby i Zawiercia.